Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i zapraszam was na szósty odcinek z gry Murdered, śledztwo z zagrobu. Rozpoczynamy misją, którą odblokowaliśmy w poprzednim odcinku, czyli musimy ustalić, co Sofia próbuje powiedzieć. No i od razu tutaj widzimy coś na drzewie, dotknięcie. Gąś. A, okej, okay, jednak nie. Nie wiem, ja tych dźwięków w ogóle nie słyszę, więc ciężko mi powiedzieć. No ale chyba pęknięcie. Dzwonnik na cmentarzu, dzwonnik zamordował Sofię. Śmierć Sofii. Morderca użył krzesła, by utopić Sofię. Złap Sofię za rękę. How is this? Contract? What did he mean by contract? No. This is the memory of your murder. You're too young. You shouldn't see this. Cyrograf. Sofia stanowczo zaprzeczała, jakby wiedziała coś o tajemniczym cyrografie. Czyżby dzwonnik ją o to pytał? A to jeszcze raz mogę oglądać? A, tylko resztę po prostu. He drew on you. His symbol. It must have meant something. Znak dzwonnika. Dzwonnik narysował swój znak na ramieniu Sofii. Dowiedz się, co wiedział Sofii. Cel osiągnięty. A teraz wróć do Joy. Dobra. Czyli chyba tędy. Tutaj znowu dużo rzeczy się świeci. Jeszcze cztery. Czyżby jakieś demony? Nie, chyba czysto. Ronan i papierosy. Te rakotwórcze papierosy wpędzą Ronana do grobu. Wiem, że lubi sobie zapalić, ale musiałam mu to wytknąć. Powiedziałam, że jeśli zależy mu na doczekaniu wspólnej starości, to będzie musiał rzucić. On stwierdził, że dość już dla mnie poświęcił i że to powinno mi wystarczyć. Niezbyt czuła riposta, ale to w końcu Ronan. Chyba nigdy nie wyobrażał sobie, że dożyje spokojnej starości. Nie przy takim trybie życia. No i faktycznie tak się stało.
O, to jest to miejsce, które na samym początku widzieliśmy. Jeszcze trzy. Popioły. Mamy trofeum. Ronan! I heard screams and it's good that you're okay. Well, I'm still dead. Tell me you found something. Yeah, I did. Bell Killer drowned the girl in the lake, let her body float downriver. My mother was right. This is a Bell Killer case. Did you find anything about my mom? Memory residue or something? Sorry, kid. And it's a good thing you didn't see what he did to the girl. This guy is... he's sadistic. One weird thing is that he confronted the girl about a contract before he offed her. The contract? I don't think I've seen anything about a contract. Wait. Another case, possible Bell Killer survivor. Iris Campbell. Diagnosed with paranoid schizophrenia, incoherent ramblings about persecution, and a contract. Again. And where does it say where she is? It just says Lux Aeterna. Is it a place? Yeah. Lux Aeterna is a mental hospital. Of course it is. Okay, ready to go? Go on ahead. I need to visit someone here. Oh. So I'll meet you at the hospital. Worst nightmare than this. Sorry, Juliet. I got some bad news. Don't worry, bro. She already knows. Zbadaj możliwy udział dzwonnika w zbrodni na cmentarzu. Sprawdź osobę przebywającą w szpitalu, która przeżyła spotkanie z dzwonnikiem. Jakaś kobieta przeżyła atak dzwonnika? Ona może coś wiedzieć. Rozpocznij śledztwo. No dobrze. Czyli do szpitala. A, i teraz w sumie możemy się do tego miejsca wrócić. I do kilku innych. Bo mamy możliwość teleportacji. Ronan jako nastolatek. Nie znam nikogo, kto był dobrym nastolatkiem. Na pewno nie był nim Ronan. Zmienia się, kiedy wspomina tamten okres. Spuszcza wzrok, jakby nie był w stanie spojrzeć mi w oczy. Chyba wstydzi się tego, że nie radził sobie w szkole, ani z innymi dziećmi. Ale to tylko jeszcze bardziej mnie do niego przywiązuje. No, dawaj. Tepnij się gdzieś. Dobra, to jak będziemy przechodzić przez tamto miejsce, które było gdzieś tutaj. Nie, tu nie przejdę.
Gdzie to było? O, jednak mogę przejść. Ale tu nic nie ma. Dobra, co to jest? Hej, cyk. Świetnie. Oho. Znak narysowany kredą. Policja próbuje ustalić powiązania ze znakiem mordercy. Szuka ludzi o nazwisku Bell, dosłownych nawiązania do dzwonów, czegokolwiek, co można odnieść do dzwonu. Objęcie świadka opieką psychologa. Świadek natychmiast został objęty opieką psychologa po tym, jak znalazł spalone zwłoki. No to chodźmy. Mental hospitals. One place torture is considered for your own good. If their experiments ever succeed in restoring a person's sanity. Better hope it was at the expense of the person's memory. Ready? Relax, we're out of the graveyard. And into Crazy Town? A big improvement. People who see things nobody else can see end up living here. Not that crazy, come on. I'll help you get inside, but... But what? Look, if we're gonna ask this girl, Iris, about this contract, the asking needs to be done by a living person, right? Just remember who opens the door for you, tough guy. Yeah, yeah. All right, kid. You're up. I just find a way to get Iris's room number. Hi. I need your help. I'm looking for a friend. Visiting hours are over. Right. But she was with the cops. Then go talk to the cops. See, I did, and they said that she was a danger to herself, and... I can't help you. All right. Just need to stall her, okay? We have to figure out what her weaknesses are. Maybe these things on her desk will help us. No okej. Takie mini śledztwo. He's most likely a man of imposing size and stature. Someone who's accustomed to violence. Heinous acts in his past define him to the point where he no longer knows who he truly is. Urojenie mordercy. Matka Joy jest przekonana, że zabójca cierpi na przewidzenia, które są ponad urojeniami znanymi medycynie psychiatrycznej. Chłopiec o kulach. To pewnie dziecko. Ograniczone godziny odwiedzin. Obowiązują tu ścisłe godziny odwiedzin, które ułożono dla wygody rodzin i lekarzy.
Wracaj do zdrowia. Tylko kto? Prezent z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymaj się. Inspirujący plakat. Nie powiem, żeby to mnie inspirowało. Pozostał jej tylko ukochany syn, zupełnie tak, jak nam została tylko Iris, by odnaleźć dzwoninka. No i świetnie. Akta pacjentów Dra Wrigta. Dobra, jeszcze tutaj coś leżało. Tabloid, artykuł 3. Nikt w Salem nie jest w stanie rozwikłać tajemnicy dzwonka, ani nawet jego zagadkowego znaku. Czyżby znak dzwonu zostawiany na ciałach ofiar był swego rodzaju autografem mordercy, rzucającym światło na jego tożsamość? Jeśli dzwon miałby świadczyć o pochodzeniu sprawcy, oznaczałoby to, że zabójca pochodzi z Filadelfii, miasta z równie bogatą historią co Salem, w którym zresztą znajduje się też najsłynniejszy dzwon w Ameryce. Pytanie tylko, czy policja rozważyłaby tak śmiałą tezę, jeśli pomogłaby ona w doprowadzeniu śledztwa do końca? Tu nas gra zmusza do przejścia, ale możemy również to obejść, więc spokojnie. Wiadomości, artykuł 6. Po ostatnim artykule ostro krytykującym policję Salem za opieszałość i brak profesjonalizmu w prowadzeniu śledztwa w sprawie dzwonnika, porucznik Javier Rex Reis, główny oficer śledczy, zapowiedział, że przydzielono do sprawy 6 nowych funkcjonariuszy. Sam Reis nie skomentował tej decyzji, zostawił to rzeczniczce, z którą przeprowadziliśmy dalszą część wywiadu. Zważywszy na niewielkie siły, którymi dysponujemy, jest to naprawdę znaczne zaangażowanie w sprawę. Powinno ono zapewnić mieszkańców, że traktujemy śledztwo z większą powagą i doprowadzimy je do końca. Człowiek w pułapce, potrzeba jeszcze 9, aby odkryć historię. Tablica upamiętniająca ofiary pandemii grypy. Ku pamięci ofiar pandemii grypy, która wybuchła w roku 1918, oby ich dusze zaznały spokoju, który nie był im dany za życia. Wchodzimy. Szpitalne wsparcie. Miło ze strony Ronana, że do mnie przyszedł. Wiem, że było mu ciężko, kiedy musiał znosić moje huśtawki nastrojów. Naprawdę mam coś z głową i wiem, że on przeżywa to razem ze mną, ale jest prawdziwym mężczyzną, skoro mnie wspiera. Jest moją ostoją. Wyjdę z tego i wynagrodzę mu tę mękę. Tutaj mi pokazuje jakieś dochodzenie. Tylko nie wiem,
czy to nie jest tą kobietą, która była na dole. No właśnie, no ale to już skończyłam. Zajrzyj. A, okej. Okay. Zaglądanie. Gdzie przetrzymywana jest Iris? Tutaj, pokój 216. No tak, bo w sumie bym nie wiedziała, do którego pokoju zajrzeć. Iris jest w sali 216 na pilnie strzeżonym oddziale i wkrótce ma zacząć terapię wstrząsową. Czyli wracamy. Idziesz? To chodź. A, okej. Okay. Tutaj rozmawiałam. Elektrowstrząsy. Jakieś kajdanki w ogóle. Kurczę. Który to pokój? 202. Dobra, tutaj jeszcze coś było. Tabloid, artykuł 2. Nasza redakcja dokonała szokującego odkrycia. Dysponujemy przekonującym dowodem na to, że seria brutalnych morderstw w Salem przypomina te z lat 1972-73, której sprawca do dziś nie został ujęty. Tamte morderstwa również były brutalne, dziwaczne, a ich zabójca pozostawiał nieznane. Na ciałach ofiar znajdowano znak dzwonu, nie tak wyraźny jak w przypadku ostatnich zbrodni, lecz definitywnie będący podpisem sprawcy. Policja odmawia komentarza w sprawie podobieństwa tych spraw. My jednak nie mamy wątpliwości, że seryjny morderca wrócił, by siać grozę na ulicach Salem lub znalazł się jego wierny naśladowca. Dobra. Teraz pytanie, gdzie, bo kurczę, to jest tak duże miejsce, że łatwo się jest pogubić, a chcemy, no, w miarę możliwości wszystko zdobyć. Tutaj byłam. A, czyli nie mogę tego minąć. To dziwne. Aha, no okej. Pytanie, jak się dostać na drugą stronę w takim razie. To mi pokazuje tą Joy. Może mam z nią porozmawiać czy coś, bo czasami tak jest.
Tylko kurczę, się zawsze tak zatrzymuje, że muszę się wracać do niej. O, chcesz porozmawiać? Czy coś? Nie, chyba nie. A jakąś misję mamy? Opuść strych. To niezły strych w takim razie. Tylko co ona chce? W sumie jakbym opętała ją, to wtedy spoko mogę przejść, tylko ona się nie chce ruszyć. A bez niej to raczej nic nie zrobię. Więc fajnie by było, jakby się do nas odezwała. Ha. Zrestartowałam grę i mi pokazało, że kamera przed nami. Jak usunęłam kamerę, to wszystko działa. No chodź, odwróciłam uwagę. W sensie... Aha, dobra, kamerę. Jasne. Teraz pytanie, czy wszystko, co zrobiliśmy wcześniej, zostało zaliczone. Czy były jakieś kamery? Gdzieś tu tylko było do zdobycia, do odsłonięcia te ubrania. Nie wiem, w którym pokoju. No dobra, nie będę tu wiecznie biegać. Idziemy dalej. Kolejna. Cel osiągnięty. Omiń widmo ściany. Okej, bo tędy nie przejdziemy. Zapieczętowane. Ale możemy przejść. Spoko. Tutaj demonów nie widzę.
tu po tych schodach nie wejdę. Czy ja usłyszałam kota? Gdzie on jest? Tu jest. Cześć, kocie. Najpierw się tutaj rozejrzymy, ale zaraz do ciebie wrócę. Fajnie, że do ciebie znowu wracamy. I cyk. Miau. Oho, czaszka. I hopsa. Chcesz wskakiwać, czy nie chcesz? O, to nie brzmi za dobrze. Demony. Czy one mogą mnie jako kota znaleźć? Miejmy nadzieję, że nie. No, tu jest chyba jedyne zejście. Czy nie? Tutaj. Okej. Czemu się wspinasz? Chyba musimy to jednak działać jako Ronan. Trzy demony. No, w sumie nie jest tak źle. Jeden. Tam jest kruk, ale raczej mi się nie uda z krukiem. Ale jak się obróci, to jak najbardziej. Dobra. Schowajmy się. I ostatni. Ha, mamy to. Tu coś do zdobycia. W środku pusto. Terapia bólowa. Dobra. I tak musimy przejść. Tak może boczkiem? Nie. Raczej tu nie dam rady. Muszę chyba kota znaleźć, tylko nie będzie to wcale takie łatwe, szczerze mówiąc. Chociaż może tutaj jakoś uda się? Udało się. Dobra. Czyżby więcej demonów?
Na razie ich nie słyszę i również nie widzę. Rady Rexa. Spytałam Rexa, co sądzi o oświadczynach Ronana, a on się po prostu szeroko uśmiechnął. Zawsze lubił Ronana. Chyba zwyczajnie nie mógł wyjść z podziwu, że Ronan zrobił coś tak typowego i konwencjonalnego, ale wziął to za dobry znak. Ja chyba też powinnam. Chyba idziemy w dobrą stronę. Takie mam przeczucie. Tablica pamiątkowa. Wiedza jest niczym, jeśli się jej nie przekazuje przyszłym pokoleniom. Niechaj w tej sali wykładowej zbudowanej w 1899 roku wybitni lekarze przekazują wiedzę młodym. Dobra, jakoś tu trzeba czmychnąć. Czyli co? Czyli się udało. Wracamy do Joy. No pewnie, że nie. Gdyby. Stanąć w oślepiającym świetle znaczy stanąć przed odpowiedzialnością. A, przez przypadek znalazłam. Nie. You go see what our comatose witness has to offer. Iris mnie widzi. Iris mnie widzi. Czyżby też była medium? What the hell? She booted me out somehow. Right. Let's see if anything here can tell me what the hell is going on with this girl. Dowiedz się, co Iris wie o dzwonniku. Rysunek obłąkany i tymi rysunkami Iris ujawnił swoje wewnętrzne demony. A mogę stąd wyjść? Mogę. Bo chcę jeszcze te rzeczy pozbierać. Wiadomości, artykuł 5. Rzeczniczka Komendy Policji w Salem poinformowała na wczorajszej konferencji prasowej, że nie aresztowano żadnego podejrzanego, ani że nie ma nowych tropów w sprawie. Apelujemy do mieszkańców Salem o spokój i opanowanie, mówiła
Ingrid Larsen, lecz jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazywanie policji wszelkich informacji, które mogą się okazać pomocne. Wspólne dobro i bezpieczeństwo miasta zależy od nas wszystkich. Kurczę, sporo tu miejsc. Mogę wyjść, ale chyba nie chcemy. Dobra. Wracam. Dzwon. Znak na piasku to nawiązanie do morderstwa dzwonnika, gdy spalił kogoś na stosie. Przewrócone łóżko, Iris chyba jest bardzo wstrząśnięta. No przecież mówili, że ten morderca miał niebieskie oczy, nie? Niepokój u Iris wywoływał ktoś o błękitnych oczach. Iris schwytana. Prześladowca Iris złapał ją. Kredki. Dlaczego lekarze pozwolili jej mieć kredki? Czy to część jej terapii? Związane bliźniaczki. Iris ma siostrę, bliźniaczkę. Saved Iris's life, but paid it with her own. Bell Killer's going after young girls.
Well, what was it? What'd you see? That poor kid. Her sister freed her when they were about to be scorched, but she couldn't return the favor. Leave us alone! Iris, are you okay? Rose. She has flames. She was possessed. I told you to stay back! Who are you? I'm Joy. You don't belong in this place. Orderlies. Crap, I'm so dead! All right, Iris could be the answer to everything. Help her, help her. Come on, she's coming with us. No, you're not taking her! Look, you want the orderlies to shock her? She stays here. You want her to be safe outside? She comes with us. It's up to you. No dobrze, miejmy nadzieję, że uda nam się uratować przynajmniej jedną ze sióstr, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeżeli tak było, to zostawcie łapkę w górę. Odsyłam Was również do playlisty Murder, śledztwo z zagrobu. Tam znajdziecie wszystkie odcinki z tej serii. No i co? Do zobaczenia za niedługo. Cześć!